nowy serial na Netflixie, czyli Squid Game. Kompletnie rozwala system, jak chodzi o popularność i miliony ludzi na świecie powtarza z niego challenge. Niektórzy aktorzy w przeciągu jednego miesiąca zebrali dziesiątki milionów fanów, a Netflix ma przez ten serial problemy, ale więcej o tym w dalszej części odcinka. Dodatkowo Xayo zrobił dobitną odpowiedź dla Gimpera, pokazując nieznane wcześniej fakty i mocno wyjaśniając niektóre kwestie. Wyciekły poufne dane z Twitcha pokazujące, ile milionów zarabiają streamerzy. Ekipa zalicza wpadkę ze swoimi napojami, a na koniec zerkniemy na dziwny polski kanał, który ma nawet weryfikację. Tutaj macie reporterów odcinka, linki do nich znajdziecie w opisie. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co aktualnie dzieje się w internecie. Jeszcze możesz dropnąć taktycznego lajka, bo na ten weekend wrzucam wam cały materiał na temat nowego skamu z Instagrama, więc bądźcie na bieżąco. A teraz lecimy do pierwszych tematów. Dobra, na start musimy pogadać o kuźwa najdziwniejszym kanale na polskim YouTubie, bo ostatnio jeden z widzów podesłał mi tego chłopa o nazwie Menel. Typ ma ponad 400 tysięcy widzów i ma nawet weryfikację, a jego dwa najpopularniejsze filmy mają tytuł Jebać z Disa, jeden ma 172 miliony wyświetleń, a drugi 26 milionów. Więc kompletnie chore liczby, szczególnie jak patrzymy na polskiego YouTuba. Ale ta cała miniatura i tytuł nijak ma się do treści, które znajdują się na tych filmach, bo zanim koleś tam wszystko pozmieniał, to używając Wayback Machine, dokopałem się, że oryginalnym tytułem jednego z filmów było Drewniane zabawki są fajne do zabawy, a kanał nie nazywał się Menel, tylko Penzo. I tutaj mamy rozwiązaną zagadkę tych gigantycznych wyświetleń, bo zanim Penzo zaczął jebać Disa, to był po prostu kanałem dziecięcym, co do dzisiaj widać po proponowanych obok filmach. Generalnie kanały dziecięce robią największe zasięgi i przykładem tego jest najpopularniejszy polski kanał, czyli Bazeland. I tutaj albo właściciel kanału stwierdził, że pierdzieli ten biznes i zostaje Menelem, albo jakiś chłop odkupił ten kanał i czuł potrzebę zrobienia na nim małej renowacji. Teraz pogadamy o gigantycznym wycieku danych z Twitcha. Dokładnie tak, największa platforma streamerska na świecie została zhakowana i oprócz danych streamerów został wykradziony kod źródłowy Twitcha i na ten moment hakerzy udostępnili w sumie 125 giga danych, które zawierają wszystkie ostatnie 3 lata przychodów streamerów oraz jakieś inne ważne dla Twitcha dane. Sam Twitch potwierdził na swoim Twitterze, że doszło do wycieku danych, więc jest to w 100% prawdziwe, ale pogadajmy sobie o zarobkach streamerów, które wyciekły. A one oczywiście nie były małe i top streamerzy Twitcha typu XQC w ciągu ostatnich 3 lat wygenerowali sumę rzędu 8 bądź 9 milionów dolarów. A przypominam, że to są zarobki czysto z Twitcha jako platformy, czyli bitsy, suby, jakieś przychody z reklam przed streamami i nie ma tam liczonych na przykład donate'ów, współprac z markami, czy chociażby hajsu z ubrań, więc finalnie te kwoty są pewnie 2 razy większe. Wycieku nie zabrakło też oczywiście polskich streamerów i tutaj wiadomo skromniej, ale wciąż dużo. I w ciągu ostatnich 3 lat najwięcej wygenerował Evron, czyli 325 tysięcy dolarów, to daje jakoś 1 300 000 złotych. Potem idąc w dół mamy Gucia, Pago i Xayo z bardzo pokaźnymi sumkami i Izaka z wynikiem 166 tysięcy dolców. I Izak na streamie porównał sobie ten wyciek ze swoimi prawdziwymi zarobkami. Jak się okazuje, te kwoty nie do końca się zgadzają, ale tutaj macie jego klip. Według wycieku miałem 166 tysięcy dolarów zrobione od września do września, nie? A tu w panelu mam 128 tysięcy. To jest 77%, czyli 23% było przyjęte z tego, nie? Czyli to jest taki 23% mniej. Także ta kwota się nie zgadza tak do końca, nie? Ja obstawiam, że różnica w tych kwotach rzędu 18 czy 23% to wynika z tego, że Twitch po prostu tyle zabrał po różnych prowizjach. A w wycieku mieliśmy pełne sumy bez obciętej prowizji. Ogólnie to wiele osób się zdziwiło, że jak to ci streamerzy mogą tyle zarabiać? Czy oni w ogóle śmią się zarabiać pieniądze z Twitcha? Jak to jest możliwe? I KSI to skomentował na Twitterze. Musiałeś żyć pod kamieniem, jak jesteś zaskoczony albo zszokowany kwotami, które ludzie zarabiają na Twitchu. Ja ogólnie jak usłyszałem o tym wycieku, to spodziewałem się, że te kwoty będą jeszcze większe, szczególnie na polskim Twitchu. Ale ogólnie jakbym był streamerem z Twitcha, to tak bym się troszeczkę wkurzył, że moje zarobki wypłynęły sobie do internetu i każdy ma do tego darmowy wgląd, więc wielu streamerów się wkurzyło na Twitcha i chcą od nich jakichś wyjaśnień. W każdym razie ten haker udostępnił jedynie 125 giga danych i wciąż może tego wypłynąć jeszcze więcej. Jak coś jeszcze wypłynie, to o wszystkim cię poinformuję, więc subuj i bądź na bieżąco. A jak podoba ci się mój content, dowiaduje się ode mnie wielu rzeczy i chciałbyś mnie jakoś wesprzeć, to śmiało wpadaj na konopski.pl, złap sobie za jakąś bluzę albo koszulkę. Mnie wspierasz finansowo, a siebie wspierasz wyglądowo, bo te rzeczy po prostu wyglądają zajebiście, więc linka zostają wam w opisie. Teraz pogadamy sobie o wpadce z nowym produktem ekipy. Jak żyliście pod kamieniem i jakoś jeszcze nie wiecie, to wyszły te całe napoje ekipy. Osobiście jeszcze ich nie testowałem, więc nie będę się wypowiadać, jak chodzi o smak, ale ogólnie ostatnim razem, jak wyszły ich lody, to ludzie mieli dziwną fazę na wystawienie papierków po lodach za setki tysięcy złotych. Było to oczywiście bez sensu i nie wiem, dlaczego ludzie to robili, ale teraz wystawienie puszek pod tym ich nowym napoju to nawet może mieć jakiś sens, bo wyszła partia tych napojów z literówką i zamiast ekipa holding było tam napisane ekipa holding i to na aukcjach jest nazywane unikatem i kosztuje jedynie 50 tysięcy złotych. Jak wcześniej gadaliśmy o Twitchu, to teraz cofnijmy się do ostatniej głośnej dramy, czyli Gimper versus Xayo. Gimper jako pierwszy wrzucił cały film, gdzie m.in. zarzucił Xayo fałszywość, bo według niego ich relacje były bardzo dobre i prywatnie się lubili. Padły tam jeszcze inne zarzuty, o których sobie
sobie później pogadamy, ale dwa dni temu Xiao na live zrobił ponad 1,5-godzinną odpowiedź dla Gimpera i najpierw rozjaśnił, czy rzeczywiście był z nim na dobrych relacjach i się tak ziomkowali, bo Gimper w swoim filmie ciągle wspominał, że byli na jakimś piwie, Xiao mu pisał na PW, że był dobrym hostem, ale tutaj macie na to odpowiedź Xiao. Może ja jestem innym człowiekiem, ale jak spotykam się z kimś w sprawach biznesowych, bo dokładnie tym było lekko nie będzie, to próbuję się dogadać z drugim człowiekiem na płaszczyźnie biznesowej. A ja nie chciałem robić odcinka z szablonowym scenariuszem LNB i próbowaliśmy dojść do porozumienia na tym historycznym piwie. A, szczerze mówiąc, w to LNB też mam wyjebane. Próbowałem być miły, żeby pójść do tego programu i sobie zrobić wyświetlenia. Dla mnie Gimper jest bez bekiem i miał oceniać, to nie wyglądam, jakbym sympatyzował z Gimperem i jego programem. Prawa dobrego hosta wynika z frustracji, jako że go przyciągało usunięcie filmu, o które prosiłem i nie mogłem się doprosić, a sam Gimper po czasie napisał do mnie, że się tym zajmie, bo to on zajmował się kanałem Ago, więc zakończyłem temat pozytywnym akcentem. W filmie Gimpera został też poruszony wątek Ago, tego, że Xiao cisnął po tym projekcie, mimo że sam w nim wziął udział. A oprócz tego 10 tysięcy miesięcznie, które mu oferowali, to było dla niego za mało. I tutaj ponownie wyszła taka narracja, że Xiao jest taki dwulicowy, ale prawda okazała się troszeczkę inna. Xiao prowadził rozmowy z Ago przez rok, z których nic nie wynikło przez ich brak jakiegokolwiek profesjonalizmu, ale zaraz to w sumie sami zobaczycie. A oprócz tego wstępną ofertą Xiao to było 8 tysięcy, a nie 10, na które i tak się nie zgodzili. Prowadziłem rozmowy z Ago przez ponad rok. Ostatecznie stanęliśmy przy propozycji, za którą podałem śmieciową kwotę 8 tysięcy złotych. Za bycie ambasadorem, reklamowanie ich sponsorów, ich działań na swoich streamach, granie z ich zawodnikami na swoim streamie, gościnne występy na ich bootcamp, mieli przemyśleć ofertę. Ostatecznie nikt się do mnie nie odzywał, aż sam nie zapytałem, jak wygląda sprawa. Siema Patryk, masz jakieś wieści za go, bo chciałbym wiedzieć, czy w końcu coś chcą robić, czy nie. Siema, raczej nie, bo za drogo. No przecież się chwalili, że mają pieniążka. No niestety tanie sobie nie mogę pozwolić, to chyba zrozumiałe. Szczerze, to 8 tysięcy miesięcznie za wszystkie warunki, które Xiao miał tam spełniać. Patrząc jeszcze na jego już duże zasięgi w tamtym czasie, to serio, to była śmieciowa kwota, ale potem Ago zaproponował mu jeszcze inną złotą ofertę. Siema, za 10k mógłbyś być w Ago? Czy chciałbyś więcej pitosu? Ale nie ma czegoś takiego jak być w Ago. Jakie zadania i obowiązki należałyby do mnie za 10k? Se mogę być. No po prostu miałbyś stałą pensję, a my zarabiamy na tym, że reklamujesz coś. Serio, dobrze, że Xiao nie zgodził się finalnie na tą ofertę 10 tysięcy miesięcznie, bo on miałby stałą, niezmienną pensję, a Ago by sobie zgarniało dziesiątki tysięcy złotych ze współprac, które by były pewnie pchane przez zasięgi Marcina. Potem Xiao powiedział jeszcze kilka smaczków o negocjacjach i spotkaniach z Ago. Jak co chwilę zmieniali zdanie, jak chodzi o jakieś wymagania, kazali mu wymyślać swoją rolę w tym całym projekcie. Prosili nawet Xiao, żeby robił coś dla nich za darmo. I to jest po prostu totalny brak profesjonalizmu. I ja do teraz jestem zdziwiony, że Xiao po 5 minutach konwersacji z nimi nie odpuścił sobie dalszych prób dojścia do jakiegokolwiek porozumienia. Ale sami oglądajcie, o czym mówię. Na spotkaniach padały nawet propozycje, w których powinienem odpalić streamy z ludźmi z Ago albo streamować nawet z ich logiem, ale jeszcze bez sponsorów, bo w ten sposób przyzwyczaję swoją publikę do pierwszych współprac. Czas mija, a ja wierzę w to, że Ago w końcu zdecyduje się, czego ode mnie chcą i ile mi będą za to płacić. To ja będę rozmawiał z prezesem koło południa. Środa 14, tylko prezes mówi, żebyś miał na siebie jakieś pomysły. No właśnie, ale ja nawet nie wiem, o co chodzi. Jakie pomysły mam mieć na siebie? Nowy kanał na ety. O czym chcesz? Gdzie jesteś prowadzący? My producentem i ogarniemy sponsorów. Jak się dzielimy hajsem? Pomyśl. Drużyna Lola na kwalifikacje do Ultraligi. Jak się dostaniecie, to jako Ago. Krótko mówiąc, pan prezes chciał, żebym za darmo dostał się do Ultraligi i stworzył zespół, a on wtedy może mi za to zapłacić. Na tym jeszcze przygoda Xiao z Ago się nie skończyła, bo potem Marcin zdradził, że Szumielewicz, czyli właściciel tego projektu, był wielce zdziwiony, jak rzucił kwotę 10 tysięcy za bycie ambasadorem. I chłop zaczął go obrażać i grozić mu zbanowaniem w LoLu, ale tutaj macie z tego klip. Na bycie ambasadorem Ago, gdzie szukają dla mnie sponsorów, po prostu pan Szumielewicz, kiedy podałem kwotę minimum 10 tysięcy złotych, zrobił wielkie oczy, jakby to było coś, czego się nie spodziewał po roku rozmów o współpracy ze mną i to kwota, którą sam proponował mi jego pracownik. Resztę rozmowy pan Szumielewicz przechodził dookoła mojego fotela, mówiąc podniesionym głosem, rzucając tekstami typu, że z takim podejściem szybko karma wróci, że nikt inny nie wyciągnie do mnie ręki, dając do zrozumienia, że w jego oczach jestem pod człowiekiem, który nie słuchał wielkiego pana prezesa. Nawet postanowił grozić mi na tym spotkaniu, że zna Wiktora Cegłę, czyli polskiego Riotera swoją drogą, również byłego pracownika Legii Warszawa i może załatwić mi bana w Lidze Legend, zamiast pomóc załatwić drużynę. Szczerze, to po tym wszystkim, co wyciągnął Xiao, to mam wrażenie, że Gimper strzelił sobie w kolano, w ogóle wywołując tematy Ago oraz Bilauda, o którym za chwilkę pogadamy. Bo z perspektywy Xiao historia wyglądała kompletnie inaczej, niż jak Gimper ją przedstawił. Jestem ciekaw odpowiedzi Gimpera, bo mam wrzucić ją w ten weekend. Xiao w odpowiedzi wspomniał jeszcze o drugim projekcie Gimpera, czyli Bilaud, i tam powiedział dokładnie o psuciu rynku polskiego Twitcha przez ten projekt. Bilaud to projekt czysto komercyjny, nastawiony na napchanie kieszeni wszystkich współtworzących, jak na przykład Gimpera czy pana Szumielewicza. Destruktywne zachowanie w stosunku do całej branży, streamerów, jak i sponsorów,
którzy postanowili zainwestować w reklamę w projekcie Bilout, opierając się na przekłamanych statystykach i publice widmo. Bilout wykorzystuje do pompowania statystyk nieporozumienie, jakim jest strona główna, gdzie każde wejście zwykłego użytkownika na Twitch TV przekierowuje oglądającego od razu na kanał Bilout i zalicza go jako widza. To w 99% ludzie, których nawet nie ma przed komputerem, albo zapomnieli wyłączyć stronę. Właśnie w ten sposób kanał Bilout, który ma od 1500 do 3000 widzów, realnie ogląda od 100 do 300 osób. Jak myślicie, którą statystykę prezentują potencjalnym sponsorom i od razu odpowiedzcie sobie na pytanie, który z tych duchów kupi produkt prezentowany właśnie na kanale. Potem marka pomyśli, że kanał z 3000 widzów sprzedaje jeden produkt w ramach promocji. Zobaczymy, jak Gimber odbije te wszystkie piłeczki. Ja będę was na bieżąco o wszystkim update'ował, więc subujcie kanał. A teraz pogadamy sobie o nowym światowym hicie, czyli serialu Squid Game, który w szybkim tempie zebrał setki milionów fanów dookoła świata. Z góry mówię, że sam serial jest mega krwawy i w skrócie polega na tym, że ludzie z dużymi problemami finansowymi i ogromnymi zadłużeniami zostali wzięci do gry, w której jedna osoba ma szansę wygrać całą pulę kasy, czyli ileś tam miliardów. Haczek jest tylko taki, że spośród ponad 400 graczy wygra jedna osoba, a podczas dziecięcych gier typu Baba Jaga Patrzy możecie zostać ostrzeleni i z***cie na miejscu. Ogólnie na samym TikToku filmiki z wykonywania zadań z tego serialu zdobywają chore liczby rzędu milionów polubień, a jedna z aktorek, którą ludzie pokochali najbardziej, to w ciągu ostatniego miesiąca skoczyła z około 50 tysięcy obserwujących do ponad 14 milionów. U innych tak samo te wzrosty są milionowe, więc być aktorem w tym serialu to był totalny win, ale jak się okazało, Netflix ma przez ten serial teraz problemy, bo w niektórych scenach serialu pokazuje się numer telefonu, jak gracze mieli się zgłosić do gry i okazało się, że to był prawdziwy numer telefonu należący do jakiejś prywatnej osoby, która od dnia emisji tego serialu dostaje dziennie tysiące połączeń i już sobie zbytnio z tego numeru nie pokorzysta. Netflix jest teraz tą osobą na negocjacjach oraz edytują i wycinają sceny, gdzie widać ten numer. Taka ciekawostka, ty subskrybuj, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w internecie. Zostaw łapę w górę, jak dowiedziałeś albo dowiedziałaś się z tego filmu czegoś nowego. Jak chcesz mi wesprzeć i przy okazji ładnie wyglądać, to wpadaj na kanopski.pl, złap sobie za bluzę albo koszulkę. Wszelkie tematy na odcinki, newsy, ciekawostki podsyłaj mi wiadomości prywatne na Instagramie. W taki sposób masz szansę zostanie reporterem odcinka. To na tyle, dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my